Witajcie, witajcie! Raporty fiskalne dobowe z pierwszego, drugiego i trzeciego. Udało się wysłać 88 przesyłek, 84 przesyłki i 79 przesyłek. No i przycho przychody tutaj w okolicach 5000, 5000. No i oczywiście czwartek, który zawiódł mnie najbardziej, no bo czwartek jest zawsze dniem takim. Czwartek i poniedziałek to są zawsze takie dni, w, w których klienci kupują najwięcej, no bo każdy w czwartek jeszcze szybko kupuje. Widzą, że wysyłka do 16 tego samego dnia i wiecie, że jeszcze w piątek otrzymają, no a tutaj widać, że sprzedaż taka. No słabizna, także, także raporty takie, hmm, takie, wiecie, prostolinijne, takie po prostu. Nic nadzwyczajnego, niczym się pochwalić, też spadki są, bo są, a, a chwalić się nie ma czym. Raport fiskalny dobowy objął czwartek i to był 31 dzień wyzwania i aktualnie przychód 179 tysięcy. Jak wygląda moja praca w weekend? Pracuję aktualnie nad tym, aby dorobić się tego, żeby nie pracować w weekend. No ale ten weekend, jednak, y, zawsze praca różna jest zaplanowana na ten czas, no bo, no bo nie ma tak, że jest po prostu wolne i po prostu można sobie odpocząć. No niestety jeszcze się tego nie dorobiłem. Dorobiłem się już wielu rzeczy, ale tego się jeszcze nie dorobiłem i tak wydaje mi się, że jest to taki mój następny przystanek, że po prostu jak się ta Piątkowy czas się kończy, że kurier odbiera przesyłki, już ten ostatni kurier, i wtedy dopiero wracam w poniedziałek, na przykład, do pracy, albo ewentualnie w niedzielę już wieczorem coś tam zaczynam, jakieś sprawy bieżące ogarniać. A teraz Wam powiem, jak to wygląda tak naprawdę na dzień dzisiejszy, i oczywiście możecie w komentarzu napisać, jak to też wygląda u Was. Czy w sobotę i w niedzielę też pakujecie? Czy już macie ten komfort taki, znaczy pakujecie? No bo ja pakować pakuję, czy pracujecie? O tak, bo ja jeszcze niestety takiego komfortu się nie dorobiłem, a może ktoś z Was już się yy, dorobił. Bo kolejnym etapem właśnie jest wolne, wolne, można powiedzieć, soboty i niedzielę, a kolejnym podpunktem jest praca tylko przy komputerze. Mam nadzieję, że kiedyś tego. Aczkolwiek zawsze lubię na wszystkim rękę trzymać, i jednak, jak te paczki są pakowane, można powiedzieć, doglądane, pakowane, magazyn i to wszystko, i pracownicy, no to jednak nie wiem, czy będę w stanie komuś to. Z... Musiałbym mieć może wiele gałęzi. Takich, jakichś takich rozwojowych, że tam jest jakieś źródełko pieniędzy, tam i tam i tam, to wtedy mógłbym gdzieś tam mój biznes, jakiś zostawić komuś, kto byłby rozliczany na podstawie na przykład jakiejś tam umowy. No ale na razie jest jeszcze firma dość mała, także także tyram. A zanim przejdę do odcinka i o tym, o czym tak naprawdę chcę mówić, chcę się szybko odnieść do odcinka, w którym, w którym mówiłem o płynności finansowej, że tą płynność finansową tracę. Płynność finansową wydaje mi się, że straci każda firma, której przychody znacząco, nie wiem, o 50, 60, 70% zmaleją. No bo to tak nie ma, że przedsiębiorca zarabia. Wydaje mi się, że zarabia milion złotych i żeby utrzymać to, 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 że, że ten milion zawsze jest, albo jest 800 tysięcy, albo jest 700 tysięcy, albo jest milion trzysta. No i zarabia ten milion, utrzymuje powiedzmy całą halę, nie wiem, 50 pracowników i nagle z miliona robi mu się 300 tysięcy. No to wiadomo, że ta firma to pociągnie jeden miesiąc, drugi, trzeci, no ale potem mogą zacząć się jakieś tam, wiecie, problemy zgrzyty, jakiś kontrahent z, stracony. I chciałbym się do tego właśnie odnieść w, w sprawie tego tutaj komentarza, znaczy tego ogólnie. W sprawie, w sprawie tego, co wcześniej powiedziałem. Teraz powoli odkryjesz koszty, o których nie miałeś pojęcia, bo według mnie zrobiłeś piramidę finansową. Stary, sorry, ale taka prawda. Właśnie to jest taki komentarz. Ech. Wydaje mi się, że osoba, która to napisała, nie ogląda moich odcinków, ponieważ ja jak buduję firmę, to pierwsze co. To są fundamenty, czyli to, to może tak grzmi, brzmi nie, może nie głupio, ale tak, po prostu tak jest. Ja budując swoją firmę, postawiłem najpierw na fundamenty, czyli no to, co jest najważniejsze, tak? I potem dobudowałem powiedzmy, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, no i potem jest czwarte, piąte, szóste, powiedzmy. I teraz, jeżeli ja będę musiał rozebrać, Piętro, na przykład piąte i szóste, no to nadal pozostaną mi te fundamenty. Ja jestem aktualnie, nie wydaję pieniędzy na pierdoły, nie wydaję na głupoty, kosz w sensie na głupoty, bo mogę kupić stół do pakowania za 2000 zł, a mogę sobie zrobić stół do pakowania. Tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, za 100 zł. I również on spra z, będzie tak naprawdę miał takie same właściwości jak ten za 2000 zł. Dlatego wydaje mi się, że fundamenty mam bardzo, bardzo mocne. I przez ten cały rok, można powiedzieć, że nic nie zarobiłem, ale przez ten cały rok budowałem kapitał. I ja rozpoczynając z takim malutkim. Sklep, można powiedzieć, z małym, nie wiem, mogłem przyjąć jedną paletę, dwie palety, dwie palety. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie przyjąć, nie wiem, jednego dnia 30 palet. Na przykład, powiedzmy, 30 palet towaru. Byłbym w stanie na dzień dzisiejszy przyjąć, wypakować, przeliczyć, sprawdzić, rozpakować, załadować, przeładować, przewieźć, zrobić. Nie jest dla mnie problem, żeby na przykład jednego dnia przyjechał cały tir z 30 paletami i ja to po prostu wszystko sobie ogarnę. Dlatego to jest taki przykład, oczywiście, że, że to nie byłby problem. I wydaje mi się, że to, co teraz zbudowałem, czyli stoły do pakowania, czyli stanowiska, czyli te laptopy, które kupiłem, powiedzmy te drukarki, mam jedną drukarkę, drugą drukarkę do etykiet, mam stół do pakowania małych paczek, w sumie trzy stanowiska do pakowania małych paczek, jedno stanowisko do pakowania dużych paczek, jestem w stanie tak naprawdę z dnia na dzień zacząć sprzedawać coś innego. Dzisiaj sprzedaję, mm, dzisiaj sprzedaję sznurki. Jutro, od jutra mogę zacząć sprzedawać kamienie. Albo żwirki dla kotów. Albo buty dziecięce. Mogę to zrobić od razu, natychmiast. Albo mogę zacząć sprzedawać jakieś rzeczy. I nie muszę się przebranżawiać, nie muszę szkolić pracowników, bo wszystkie procedury, y, konta na Allegro, konta w innych platformach, sklepy internetowe, obsługa baselinkera, obsługa impostu, odbiór przesyłek, cała ta, y, cała ta infrastruktura, to wszystko... Mam tak przygotowane, że jestem w stanie przebranżowić się z dnia na dzień. A handlować można wszystkim. Handlować można po prostu wszystkim. Wszystko jest potrzebne. Dzisiaj handluję taką rzeczą, jutro mogę handlować inną rzeczą, i to nie będzie żaden kłopot dla mnie i moja firma praktycznie nie ma szans, żeby w jakiś sposób upadła, bo jedyne co, to na dzień dzisiejszy cofnę się do tego. Że zmniejszę załogę, aczkolwiek to też nie będę zmniejszał tej załogi, no bo mam już wypracowaną załogę, którą muszę się trzymać i muszę znaleźć im pracę. Ja muszę im zapewnić. Ja muszę się przeorganizować. A jeżeli wy chcecie, nie wiem, odwiedzać, a właśnie, brakuje mi do. 8 tysięcy subskrypcji dzisiaj zobaczyłem, brakuje mi 50 subskrypcji i będę miał 8 tysięcy, także jak oglądasz to zostaw, żebym miał te 8 tysięcy, a nie, że tylko gdzieś tam na stronie głównej Ci się wyświetla. i jesteś zadowolony. Nie ma tak, trzeba zostawić subskrypcję, żebym, żebym miał kolejny jakiś tam cel, także, oj, i straciłem wątek. A, chodzi o kanał. Jeżeli wy chcecie, żebym ja prowadził kanał w samych superlatywach, że to mi się udało, to mi się udało, to mi się udało, to jest super, świetnie, pięknie, mam milion złotych, siedzę w tym basenie, zmieniam samochód, jeden, drugi, trzeci. Jest wiele takich kanałów, które sobie idźcie które sobie śledźcie i które pewnie sobie śledzicie, bo ja też tam odwiedzam. Mój kanał jest inny i mój kanał mówi o... Zwykłych przygodach przedsiębiorcy, który spotyka. Jesteście ze mną na tej drodze. Wielu z Was jest ze mną od pierwszej paczki, którą zapakowałem. Wielu z Was przyszło, wielu z Was odeszło i pojawiają się nowe osoby i, i po prostu to jest moja przygoda, to jest mój dziennik pracy, to jest moje, to jest. Wiecie, mówię wam o problemach, mówię wam o mandatach, mówię, że życie przedsiębiorcy nie jest usłane różami, i jeżeli, jeżeli to w jakiś sposób mi umniejsza, no to, no to nie wydaje mi się. Ja po prostu nie będę mówił rzeczy, mogę. Pro, zaprowadzić jak kanał stricte, na którym będę reklamował jakieś badziewie i będę opowiadał o tym, o czym Wy chcecie słuchać, no to będę miał i więcej widzów, i więcej subskrypcji, i więcej tych łapek w górę i tego wszystkiego. Ja mówię po prostu troszeczkę z drugiej strony i dlatego tysiąc ludzi mnie ogląda, śledzi, zagląda co u mnie, żeby się dowiedzieć, yy, nie wiem, czerpie jakąś inspirację, chociaż troszeczkę jakiejś inspiracji i dlatego to wszystko ma tak fajnie... Yy, no, buduje się wokół tego społeczność, a zbudowałaby się wokół tego jeszcze większa społeczność i jeszcze lepsza i jeszcze bardziej zaangażowana i w ogóle gdybym po prostu był troszeczkę bardziej, może nie zorganizowany, tylko bym troszeczkę więcej poświęcił temu czasu, tylko że wiecie, że z YouTube'a nie ma pieniędzy. Poniekąd jakieś są. Są znajomości, są współpracy, są wspólnicy, którego, których pozdrawiam o tak, bo nie tylko wspólnicy na dokumencie, są też wspólnicy w dropie, są też wspólnicy, no, tych osób, które tutaj dzięki kanałowi zyskałem jest bardzo, bardzo dużo i mam nadzieję, że to wszystko będzie się rozwijało. Także temat budowania filarów firmy. I budowania tego wszystkiego kroczek po kroczku, i, i, i nie są podjęte takie decyzje. Tak jak jest jeszcze, o właśnie, jest jeszcze decyzja dotycząca sznurków, na przykład. Firma, która produkuje sznurki, musi kupić maszynę. Mówi, słuchaj, ta maszyna kosztuje milion złotych. Ja tą maszynę mogę kupić. Tylko, że ja potem na tej maszynie nic więcej nie będę mógł zrobić, bo na tej maszynie można produkować tylko jeden sznurek. Tak? No i skończy się trend na ten sznurek. Ludzie przestaną kupować, przestanie być popularny, zmieni się trend na coś innego, bo tak jest cały czas, że się trendy zmieniają, i ta firma zostaje z tą maszyną, no i nie ma co z nią zrobić, bo nic innego nie wyprodukuje. Firmy nie podejmują takich decyzji, wydaje mi się, albo nie powinny podejmować takich decyzji, o tak. I ja też takich decyzji nie podejmuję. Ja jak podejmuję decyzję, to ta decyzja musi działać na wielu płaszczyznach, i jak podejmuję jakąś decyzję, za którą muszę więcej pieniędzy zapłacić, to też się zastanawiam nad tym, czy aby na pewno, gdy się stanie to, 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 czy ja będę tego na przykład potrzebował? Taką decyzją na przykład też jest kupno samochodu, bo ja bym sobie w życiu nie kupił samochodu nowego z salonu. I, i ten nowy samochód z salonu jest zrobiony wbrew sobie troszeczkę, kupiony, ale jest kupiony dlatego, że ja po prostu zapierdzielam, zasuwam, i nie chodzi o to, żeby mieć fajny samochód, żeby wygodnie tam, nie wiem, sobie jechać. Można też wygodnie, jeszcze wygodniej, można nawet jechać samochodem za 15 tysięcy złotych, i ja byłem y, przez 10 lat tego wielkim zwolennikiem. Ale teraz wożę rodzinę, wożę rodzinę, i po wypadku, który obejrzałem, y, można powiedzieć, który widziałem, no może nie z bliska, ale widziałem od tej drugiej strony. No, to podjąłem decyzję, że ja kupuję samochód, żeby mógł bezpiecznie wieść rodzinę, i to jest tylko i wyłącznie tyle. Także, także mówię, temat na inny odcinek, oczywiście się rozgadałem, i o, I znowu 12 minut już gadania. Chciałbym, żeby ktoś poradził mi w temacie tego Facebooka. Może w ten weekend od razu, właśnie, jako że weekend jest pracujący u mnie, zrobiłem kampanię reklamową. 38 tysięcy odbiorców zobaczyło tą kampanię reklamową, kliknięcia w linku. 1200 osób się zainteresowało reklamą i kliknęło w link, weszło do sklepu internetowego, a tak naprawdę zakupy można powiedzieć słabo, słabo. Jakoś to tam się zwraca, ale ledwo co wychodzi na zero. Dzisiaj dzwoniła, o właśnie, 16 udostępnień, 60 kciuków do góry, także kampania w jakiś sposób fajnie się rozwinęła, no ale nie przekłada się to na zakupy. Dlaczego się to nie przekłada na zakupy? Dzisiaj dzwoniła jakaś kobieta, że jej się wyświetla reklamę i ona nawet nie wie, do jakiego na sklepu dzwoni. Nie wiem czemu. Nie wiem, gdzie te reklamy się wyświetlają, czy ja muszę coś innego inaczej ustawić. Jakby ktoś miał chęć i, i ten, no to bym chętnie coś skonfigurował, żeby to mi przyniosło jakieś zyski, a nie, a nie tylko, żeby wyjść na zero. No właśnie i teraz jest ten screen, co ja robię w weekend. No dzisiaj piątek kurier odebrał, można powiedzieć, przesyłki o 16.30, także dzień się skończył, presja czasu się skończyła, jutro znowu od rana pakowanie paczek, ale to już sobie pracownik jeden na spokojnie sobie ciupka te, te paczuszki, bo ich aż tak dużo nie ma. A ja... Co ja robię? Ja Ja robię porządki. Po całym tygodniu trzeba zrobić porządek, bo, bo wiecie, bo jest chaos, bo przyjeżdżałem dostawy, tu jakieś kartony porozrzucane, tam jakieś kartony. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, że na bieżąco się robi jakieś tam porządki, bo tu są zwroty, tu jest taka dostawa, taka, tu paleta jakaś stoi nierozpakowana do końca, tu to, tu to, tu to. Tu to. I weekend to jest takie. Taka sobota, że ja idę po prostu i sprzątam, czyli zbieram wszystko, układam, dokładam, segreguję, bo wiecie, wszystko na magazyn tak do końca y, nie wchodzi, więc trzeba to poprzekładać, to przewieźć, to przewieźć tam, to przewieźć tu, podjąć jakieś takie decyzje, przygotować się y, do najbliższego tygodnia, czyli jak ja sobie posprzątam, poukładam, poweryfikuję wszystko. Temat zamknę porządków. Przechodzę do zamówień, czyli teraz trzeba sobie zrobić listę, sprawdzić, czy zamówić taśmę, czy zamówić folię stretch, czy zamówić etykiety, czy zamówić e, rolki fiskalne, czy jakiego towaru brakuje. No, bo jak już jest porządek, wszystko jest poukładane, powiedzmy to ładnie, mogę sobie wszystko posprawdzać, pozamawiać. Tam zajrzeć, tu zajrzeć. Mam takie różne listy różnych produktów od różnych producentów. To sobie to po prostu sprawdzam. Mam już tak fajnie poporządkowane, że tak naprawdę mogę tylko rzucić okiem i od razu wiem na przykład, co trzeba zamówić od danego producenta. Na szybko, w bardzo fajny sposób y, mam to zorganizowane. No ale to jest takie zbieranie dokumentów, czyli mam takie, można powiedzieć, checklisty. Sprawdzam sobie, myk, 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 wszystko y, to, co, y, to, co, to, co trzeba zamówić. No i potem te listy biorę do domu. I wtedy przychodzi sobie czas rozliczeń, czyli rozliczam pracowników, y, sprawdzam, jak pracowali, jakie cele zostały tam osiągnięte, czy to i to zostało zrobione. Sprawdzam jakieś tam reklamacje, odpisuję na jakieś tam takie maile, y, jakieś obliczenia, wyliczenia takie, takie rzeczy stricte, takie firmowe, czyli tabelki, tabelki, tabelki. No bo trzeba troszeczkę w tych tabelkach zawsze podłubać. No i przychodzi niedziela, oczywiście. Najważniejsze to jest czas dla rodziny, No, że ten czas jest, że tam można sobie jechać w sobotę, tam sobie można jechać w niedzielę, ale w międzyczasie rano już wstaje na przykład o 6. Nie ma także sobie pośpie dłużej, no bo jak już się ma rytm stawania o 6 czy tam 7, no to, no to wtedy rano lecę dwie godzinki pozałatwiać wszystko. To jest. Firmę, firma to jest tak, jak rolnik. Rolnik musi świniom dać rano jeść, i rolnik musi dać świniom wieczorem jeść. Rolnik musi dać, nie wiem, wydoić krowę codziennie wieczorem powiedzmy. No, no nie wiem jak to dokładnie jest na roli, ale że codziennie, czy to sobota, czy to niedziela trzeba to posprawdzać. Ja aktualnie moja firma tak można powiedzieć, troszeczkę wygląda. Że tu odpisuję na maile, jakieś tam tutaj coś załatwiam zawsze rano, i wieczorem, i w środku dnia idę, sprawdzam, weryfikuję. No i nie wiem, czy tak macie. Przychodzi niedziela, już tak 19 godzina i już wtedy już wtedy jest tak, że ona już, co, już myślisz o pracy? A ja mówię, no i, i wiecie, już ta niedziela wieczorem, mimo tego, jak się pracuje na etacie, no to ta niedziela wieczorem to też jest taka, o, jutro trzeba o szóstej wstać, jutro o siódmej trzeba wstać. No, a ja mam też tak, na no, własnej działalności gospodarczej, że niedziela też taka jest. No bo i w niedzielę wtedy ja już wieczorkiem te trzy godziny, już muszę przy biurku tak posiedzieć, że to po prostu muszę, bo muszę wystawić faktury, jakieś tam ewentualne faktury dla jakichś tam klientów, na jakieś tam, wiecie, zamówienia, muszę. Podpisywać na maile jakieś takie ważne, ważniejsze, jakieś załatwić reklamacje. No głównie po, ponapisać maile, że to, 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 żeby te maile już w poniedziałek rano były na skrzynkach mailowych osób, które w poniedziałek zaczynają pracę, żeby już od rana to wszystko było w toku. Wiecie, do jakiegoś kuriera napisać coś tam, znaczy do firmy kurierskiej napisać na przykład coś załatwić, że te, te maile takie, kurde, muszę napisać tam maila, tam, 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 no i to się zbiera, i to ja zazwyczaj robię już w niedzielę wieczorem, żeby nabrać już rozpędu, bo wtedy w poniedziałek, jak już rano wstanę, no to już jest młyn. W poniedziałek wiadomo, jest najwięcej paczek, wszyscy są zmotywowani do pracy, to nagle ze wszystkich firm dzwonią, to chcą, tam co chcą, i wiecie. I ten poniedziałek to jest, czasami jest taki. Poniedziałek, o właśnie, może zahaczymy jeszcze o poniedziałek, no to poniedziałek jest czasami taki, że jestem 15 godzin w pracy, bo po prostu ten coś chce, ten, 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 tu jest jakiś młyn, tu jest jakiś kocioł, tu jest jakiś problem, tu trzeba załatwić, tu trzeba jechać, bo wszyscy w poniedziałek mają mega motywację do pracy, no i, i ten poniedziałek to jest zawsze taki dzień najbardziej hardkorowy. Wydaje mi się, że mógłbym sobie zrobić wtorek, środa, czwartek, piątek wolny i w poniedziałek przychodzić do pracy. O, może taki będzie kolejny etap że ten poniedziałek to jednak będzie taki, no bo wydaje mi się, że w poniedziałek pracuję więcej niż we wtorek, środę, czwartek i piątek. Tak po prostu mi się wydaje, że jestem po prostu pod w tym poniedziałek, to to jest młyn niesamowity, nie? I wtedy jeszcze wszyscy zaczynają odpisywać na te maile, które ja napisałem w niedzielę i tutaj maile, tu to, tu zamówienia, tu no we wtorek, potem są wszystkie dostawy już, no bo... Wtedy ja pozamawiam te strecze, nie strecze, to, tamto, tamto. To wszyscy to wysyłają w poniedziałek. To wtedy we wtorek jest dzień dostaw, że przychodzi mnóstwo dostaw, no i tak się, tak się, to, wszystko, tak się to wszystko toczy. Także tak tyle z mojej pracy. Zostawcie mi tego suba, jak tutaj dotrwaliście, tym bardziej jak nie subskrybujecie, żebym tego 8 tysięcy sobie pyknął, nie, no bo wiecie, nawet nie wiem kiedy. Tak wczoraj przypadkiem zobaczyłem, mówię ja 8 tysięcy. Także także dziękuję.